Witajcie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Fear. Ja jestem Juno i jesteśmy w jakimś okropnym, obskurnym budynku, w którym w dodatku jest strasznie ciemno, jak nie wiem, dupie gdzieś, nie wiem gdzie, w środku nocy na jakimś biegunie. O, powiedzmy sobie tak, żeby już to cudowne porównanie miało jakiś początek i koniec, tak? Bo wszystko ma swój koniec. Nawet najłatwiejszy moment w grze niestety ma swój koniec. Nie, jeszcze nie slow-mo. Poczekamy aż... No chodźcie, chodźcie. Nie wiem, jak tutaj na nich najlepiej wejść. Nie wiem, czy to był dobry pomysł, czy nie. W sumie mogłam jeszcze tamte pomieszczenia przeszukać. A może by tam się jakiś pancerz znalazł? W końcu wiecie, nigdy nie wiadomo, co w takich melinach można znaleźć. Chociaż akurat czy pancerz, to można byłoby chyba wątpić. Nie wiem, szkoda mi jakichkolwiek broni na nich wszystkich. Ej, tam nikogo nie widzę. Przewaliłam coś jeszcze. Robię hałas, o nie. Czy ktoś mnie zajdzie z tej strony? Tu jakieś fotele, nie wiadomo co. Ej, czy tu nic nie ma dla mnie? Dziwacznie. Zobaczcie, tu jakieś schody, na które nawet nie wejdziemy. Nie ma co liczyć, byłoby za łatwo i przyjemnie. Wow, ale mnie wystraszył. Sama go tak urządziłam i jeszcze się wystraszyłam. No, to wszystko jest ich wina. Widzę pancerz. A i widzę kolejnego pewniaczka. Dobra. I czy to było to wsparcie, o którym tak sobie rozprawiali? Czy może... O, tutaj mogłam sobie tak naokoło przejść. Czy może to już... Jeszcze wiecie, przedsmak tego, co nas czeka. O, strzelba. Tu nic nie ma i co dalej? Nie chcę za bardzo chodzić z włączoną latarką, bo wiecie, tutaj można naprawdę się przez to dość przeliczyć. Że wiecie, że jesteśmy tacy super silni, a tutaj nagle okazuje się, że ktoś ma o wiele mocniejszą pukawkę. I co się dzieje, ludziska? Widzieliście to? Ja zrobię tu zapis. Pewnie zapytacie, dlaczego zapis, ale ja wam mówię, że to jest naprawdę słuszna decyzja. Boję się tego momentu. Właśnie z tego powodu włączyło nam się trochę przymusowe slow-mo. Granatami go spróbują rozwalić. Nie wiem, jak mi to... Ej, co jest? Gra przycięła mi się trochę. Dziwaczne. Gdzie jest ta... On tu będzie las pewny chyba. Dobra, my uciekamy. Dobra, mam nadzieję, że to mu coś zrobiło groźnego. I ostatni strzał należy do mnie. Już widzę, że tam wszystko elektronika miga, więc... O, zrobimy coś takiego, żeby nas nie widział. No, już mógłbyś zginąć. On się chyba w ogóle przyblokował. Nie wiem, czy to mi coś teraz robi, czy nie. Wow! Dla mnie na pewno coś zrobiło, niestety. Nie, ani ja nie chcę kolejnego granatu na niego zmarnować, ani głupio umrzeć, więc... Chociaż granat w tym wypadku naprawdę nie jest taką głupią rzeczą. O. No i uporaliśmy się z wielkim, strasznym mechem w małych, ciasnych pomieszczeniach. Chyba mogę być z siebie jako tako dumna, chociaż... Nie wiem...
To nie było zbyt mądre w sumie. I tak straciłam znowu prawie cały pancerz. Idzie mi jakoś ostatnimi czasy coraz gorzej w tej grze. Nie wiem, z czym to jest związane. Ale... o, zapis. Nie, dobra. Nie mogę narzekać. Nie wiem, ja po prostu z natury jestem osobą narzekającą na wszystko. Chociaż tak naprawdę nic mnie tak prawdziwie wielce nie denerwuje. I to jest, wiecie, dość dziwaczne. Narzekam na wszystko. Nigdy nie jestem prawdziwie zdenerwowana. Ale w sumie łatwo się irytuję. To jest dość dziwne. Tak jest osobą narzekającą. I teraz tak, z tym poziomem chyba jest coś, co mi się już wcześniej tam kojarzyło i... widzicie? Oni się kryją w tym budynku strasznie. I mają tę samą broń, co i my teraz. Więc no... wszystko jest dość ryzykowne tutaj. Nie wiem na razie, czy tylko jeden. Dobra, myślą chyba, że nie żyję. Ale... o cholera. Tu jest! Już taka mała zabawa w snajpera, jak widzicie. Co w sumie jest przyjemnym urozmaiceniem rozgrywki. Zobaczcie, jakie ładne plamy zostawiliśmy komuś na ścianach. Tak, ktoś będzie musiał przez nas remont robić. No i teraz trzeba to przeskoczyć. Kurde, znowu muszę zapisać. Ja jestem po prostu kiepska w skakaniu w grach, a już w FPS-ach to w ogóle lepiej nie komentować. Aha, tu dalszy... dalsza część naszego udawania snajpera. O kurde, dobra, gdzieś z dołu. Nie. A, z tamtej strony też. Oni się na dachach kryją także. O czym zdążyłam zapomnieć. No nie było to miłe z ich strony, wiecie? Kurde. Tylko, czy tylko dwóch? Czy jeszcze ktoś mnie zaatakuje zaraz? Cholerstwo. Dobra, tam. I pewnie gdzieś... nie? Nie. Dobra, przynajmniej odzyskaliśmy troszeczkę i amunicji, i... no ale tak nie jestem tak usatysfakcjonowana, jak mogłabym być. Dobra, dalej nie jestem zbyt pewna tego, co mnie tu czeka. A, tam jest... cholera, też z tą bronią. Nie lubię jej, znaczy lubię ją mieć, ale już jak któryś z nich zaczyna tym się bawić, to... to jest po prostu zabawka zarezerwowana dla mnie. I tyle. Oni nie mają prawa. Tu będzie, czy nie? A tu jest. Też myślał, że taki sprytny. Kolejny. Za dużo ich tutaj, coś na mój gust. Tam ktoś jeszcze pewnie. Robi się mały problem z tym wszystkim, bo patrzę, trzeba ogarniać praktycznie z każdej strony. Z tym u mnie zawsze kiepsko. Au, tam jest. Znowu mi apteczek brakować zaczyna. Kurde, dlaczego ja nie mogę slow-mo wyłączyć? O co chodzi? Stanęłam sobie tak na środku tego pola i zadowolona. Dobra, mam nadzieję, że to już wszyscy, a ja mogę w miarę bezpiecznie tu przebiec. O tak, to jest moje marzenie. Zmienił lepiej broń, bo czuję, że tutaj już... już
będzie w miarę normalnie. Powiedzmy, że może być normalnie w takim momencie. Nie? No właśnie, jedno. Wszystkiego od nowa przechodzić, naprawdę. I najgorsze jest to, że nie wiem, dokąd prowadzi właściwie droga. O, tutaj są te pancerze. Tutaj są te okna, z których ich tak ładnie wytłukłam. Więc można tu liczyć na jakieś malutkie prezenciki w postaci broni i amunicji. Dobra, tam jest przejście. Pancerz. Tam jest przejście, z którego już... Cholera. Się nie da wrócić najprawdopodobniej. Dobra, zanim wpadnie na pomysł, dobra, mam nadzieję, że to już... A nie, tam jeszcze ktoś się kręcić będzie. Ładnie, ładnie się tutaj urządziłam, widzę. I co, muszą do nich wyjść? Może sami przyjdą? Aha, świetnie. Tam jeszcze ktoś krąży, oczywiście. Tylko proszę, nie granat. Wszystko, ale nie granat. Naprawdę, czy oni myślą, że ja tam do nich wyjdę jakoś grzecznie? Mylą się, mylą się, ja wam to mówię. Bo tam jest właśnie kilka rzeczy, które ja chcę wziąć, które ja właściwie muszę, po prostu muszę wziąć. Widzicie? Właśnie na tym mi zależy. Skąd strzelają? Stąd gdzieś? Nie. Z okien. Dobra, spróbuję przebiec. Jest. Jesteśmy przy apteczce. I to jest na pewno o wiele lepsza miejscówka niż tamto przed chwilą. Chociaż też nie taka najlepsza, no ale... Ale przynajmniej... Jakaś w miarę pewna taka... No, dużo gadają, a nikt nie strzela, nikt nie przechodzi. Nie podoba mi się taki obrót spraw. Czuję, że tu ktoś się pojawi, chociaż to też... Może być raczej moja obawa niż niż rzeczywistość. Nie, stąd to ja chyba przyszłam. Nie wiem, może jakieś schody na górę zaraz znajdę, albo nie, na dół. Ała. Przynajmniej apteczek mamy już w sumie przyzwoitą ilość. O, kolejna, to teraz już apteczka w łazience. W sumie każde miejsce jest dobre na ulokowanie takiego skarbu. I co, zacięłam się? Kurde. Ja się zacięłam, a oni mi tu... Ej, nie rozumiem tego, co się ze mną dzieje. No właśnie. I nie czuję się bezpiecznie. Dobra, może jakiś... O! Fetel. On ją dorwał. Musimy się do niej przedostać jak najszybciej. Co jest tutaj? Alma... Dobra, nie bałam się, wiedziałam, że to się stanie. Mamy znowu na wpół wizję, na wpół rzeczywistość. Gdzieś nas przeciągnęło. O, tu jest trochę jaśniej. Czy mamy tutaj iść? Tak, znowu. Chyba nie tu jedno.
musimy podejść gdzieś, gdzie stoi Alma. Świetnie. Ja nie wiem. Czy ją to wszystko bawi? Nie, w ogóle. Radunkę zabijać, zabijać. Oczywiście chyba amunicję, którą wystrzelamy na duchy i w ogóle tracimy także tutaj. Chyba, tak mi się wydaje. Albo coś źle pamiętam. Bo oczywiście nie pamiętam wszystkiego w tej grze. Chociaż nie narzekałabym, gdyby tak było. I co, mam na dół wyskoczyć jak zwykle? Tak, jak zwykle. O kurczę, czuję, że będzie od tego momentu coraz trudniej. Znaczy, czuję. Ja tę grę pamiętam i to całkiem dobrze, więc nie wiem, dlaczego tak czasami i tak się zdziwią. I to bardzo, szczególnie jak ktoś na mnie wyskakuje. Ale nawet jak człowiek gra w grę, którą dosłownie co chwila coś wyskakuje, to nie wiem, i tak to działa, przynajmniej na mnie. Jakiś telewizor wystawiony na śmietnik, w dodatku działający. Świetnie. Bo nie da się przejść obok śmietnika, nie rozwalając go, prawda? Dobra, ten broń to już chyba przydało się wykończyć i wziąć może coś bardziej takiego, co można sobie uzupełniać w miarę wolny sposób. Uciekają czy posiłki? Posiłki, rzecz jasna. Kurde, ale wyszło. Nie, nie tak jak chciałam. Mają kurteczki, widzą. Jaką by tu bronią ich potraktować? Powiedzmy sobie, że tym. Nie wiem, jak to tam wyszło, czy nie wyszło. Ale zawsze coś. Dobra. A tam sobie jeszcze jeden żołnierzyk siedzi. Już nie siedzi, bo wisi. Podnieśmy broń, która będzie bardziej tutaj użyteczna. Wiadomo, każda broń z amunicją jest bardziej użyteczna od tej bez. Tak, ja tu mówię prawdy życiowe, warto takich rzeczy słuchać i ich przestrzegać w grach, zwłaszcza w realnym życiu, to tak nieszczególnie. O, no i mamy jakieś drzwi, oczywiście zamknięte, ale to jest jedna z tych nielicznych gier, w których możemy zrobić coś takiego, tak. Bo coś tak mi się wydaje, że w większości raczej trzeba byłoby szukać wejścia naokoło, kolejna apteczka. Ale my na razie ją sobie darujemy. Z prostego, właśnie takiego powodu. Teraz będzie naprawdę się dużo działo. Zaatakują nas z każdej strony i chyba to nie jest zbyt duży spoiler, bo widzieliście, co się stało. No nie, trzeba przeładować. Oni zaraz zajdą mnie z którejś tu strony i o Boże, Boże, ja nie chcę umierać jeszcze teraz. Slow motion mi się strasznie szybko kończy, patrzę. No, dlaczego? Dlaczego tak jest? Dobra, kolejny, ale póki on tu przyjdzie, to ja zdążę na szczęście przeładować. Dobra, jest. Zaraz, zaraz, celne strzały wystarczą. Okej. O, może o mnie zapomną, co? Warto mieć taką nadzieję, czy raczej nie? Ej! Ktoś wezwał pomoc, jaki głupi człowiek. Dobra, nie, 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 tylko nie granat. Już zobaczyłam, że uniósł rękę niebezpiecznie w górę. Dobra, trzeba przebiec, bo tu jest ziemia obiecana, czyli amunicja. Kurde, jak zdążyli wystrzelać ją we mnie. Mhm, świetnie, facet z wyrzutniami rakiet. Trzeba zapisać. Jestem z powrotem, tak, zapisywać trzeba jak najczęściej, zwłaszcza w takich sytuacjach, kiedy no, on je strzelił, strzelił. Kiedy nasze umiejętności są tak wątpliwe. Nie wiem, czy on w ogóle nie ma zamiaru tu podejść do mnie. Spróbujemy zrobić to nieco inaczej. Idzie. Tak,
O ile dobrze pamiętam, te miny są jeszcze przed nim. W sensie, no nie wyleciały jeszcze w powietrze, prawda? Miejmy nadzieję. Jest! Jedna czy dwie? W sumie jedna mogła wysadzić drugą, ale boję się spojrzeć. Nie żyje? Jest! Udało nam się, ludziska! Udało nam się! Boże, jakże cudownie. Ja już po prostu straciłam wszelką nadzieję. I my teraz możemy sobie wziąć jego broń. Co prawda troszeczkę pocisków na nas wystrzelał, więc w sumie mamy troszeczkę okrojoną wersję. O, tutaj nawet pancerze. Tak, trochę okrojoną wersję. Ale lepsze to niż nic, prawda? Nie wiem, tamtej troszeczkę szkoda mi się pozbywać, ale wiecie, no taka broń na drzewie nie rośnie, więc trzeba brać, brać i jeszcze raz brać. O, tu już znowu więcej wszystkiego niż możemy unieść. Szkoda. No, jeszcze więcej. A ja tak uważałam, no, żeby tak ładnie, nieoszukańczo go pokonać. Ale w sumie miny zostały nam tylko... Miny. Właściwie to jedna nam została. I o cholera, samochód jakiś wściekły na nas wyskoczył. Świetnie. Jeszcze nas przejechać chcą. Cudownie. Tak, z tym wielkim, oburzonym głosem zakończę ten odcinek, więc dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało, a na razie cześć wszystkim, do usłyszenia w kolejnym odcinku.